Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w przeglądzie prasy powiatowej. A prasę przeglądają dzisiaj ze mną Janina Pokaska. Dzień dobry. DTV24. Paulina Chaba. Dzień dobry. Telewizja Wzgórz Trzebnickich. I Maria Nawrot, telewizja DTV24. Co ciekawego dzisiaj w prasie? A więc, proszę Państwa, czas do wojska. Rozpoczęła się kwalifikacja. W powiecie trzebnickim. Od 17 kwietnia w powiecie trzebnickim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, potrwa do 15 maja. Kwalifikacja odbywa się w budynku rehabilitacyjnym szpitala imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W tym roku obejmie ona aż 567 osób. Stawiennictwo jest obowiązkowe. A kto na taką komisję musi się stawić? No właśnie. Przede wszystkim mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym ukończyli 19 rok życia, osoby, które nie ukończyły 24 lat, ale nie dopełniły obowiązku kwalifikacji w latach poprzednich oraz kobiety urodzone w latach 99 oraz 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynności służby wojskowej, są to absolwentki szkół i uczelni medycznych, weterynaryjnych i psychologii. Także pamiętajcie Państwo, że ten obowiązek dotyczy właśnie tych osób i jest on obowiązkowy, więc trzeba do tego przystąpić. To ciekawe, weterynaryjnych będą psy chyba, śledcze, ewentualnie konnice będziemy mieć. No właśnie. No ale żarty żartami, ale obowiązek obowiązkiem i trzeba się stawić. A co u Ciebie? Ja mam luźne wiadomości. Koncert Huberta Szczęsnego, Salonik, czwartek, 20 kwietnia o godzinie 19. Bilety w cenie 30 zł dla seniorów po 25 zł i 15 zł dla młodzieży w kasie kina. Oborniki Śląskie. Oborniki Śląskie. Okej. Wizyta przedstawicieli Leroy Merlin. Proszę Państwa, w poniedziałek 20 lutego przedstawiciele firmy Leroy Merlin odwiedzili gminę Wisznia Mała. Oczywiście był też wójt Jakub Bronowicki i radny Władysław Synowiec. Skąd taka wizyta? A okazuje się, że Fundacja Leroy Merlin Polska, która istnieje od 11 lat, postanowiła pomóc gminie Wisznia Mała w odremontowaniu czterech niezależnych mieszkań, które będą przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy. To jest właśnie inicjatywa pracowników sklepu w Mirkowie, sklepu Leroy Merlin, i w ten sposób chcą zapewnić godziwe warunki rodzinom, które przyjechały tutaj i są u nas, będą jeszcze mieszkały do zakończenia wojny. Co się będzie działo, jak wyprowadzą się, czyli wyjadą do siebie? No, budynki przejdą na rzecz gminy i dostaną je po prostu osoby potrzebujące. Także jest to cenna inicjatywa i dobrze, że wójt Jakub Bronowicki taką inicjatywę podjął. Myślę, że inne gminy powinny też wziąć przykład, o ile oczywiście będzie jakaś fundacja, która będzie chciała wspomóc, to te informacje są w Wieści Gminne Wiszni Małej. Taka właśnie gazeta o tym pisze. A co u Ciebie? Marek Długozima, burmistrz gminy Trzebnica, zaprasza na koncert. Poezja Toma Waitsa w tłumaczeniu Romana Kłakowskiego w kameralnych, minimalistycznych aranżacjach i interpretacjach Konrada Imeli oraz Adama Skrzypka. Już 29 kwietnia o godzinie 19. No, chciałam polecić ten koncert, ponieważ byłam na nim w ramach przeglądu piosenki aktorskiej. Jest to bardzo ciekawa interpretacja, nowa interpretacja z 2022 roku i myślę, że warto, ponieważ Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, jest reżyserem i wykonawcą tych utworów. Serdecznie Państwa zapraszam, myślę, że warto. Oczywiście. Jak pisze Gazeta Nowa,
Rodzinnie i wesoło. Jest sprzęt do realizacji zadania. Wójt Wiszni Małej, Jakub Bronowicki, przekazał młodzieży sprzęt sportowy zakupiony z funduszy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Także szkoła w Psarach imienia Jana Pawła II była jednym z laureatów, którzy otrzymali to dofinansowanie. Na wszystkie projekty zabezpieczono 26 tysięcy złotych. A otrzymany sprzęt pozwoli zrealizować rodzinne wydarzenia sportowe, a później służyć młodzieżom szkół. Także gratulujemy przystąpienia do tego projektu oraz jego realizacji. No i to by było chyba wszystko w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Przeglądały prasę ze mną Paulina Chaba. Dziękuję. I Janina Pokaska. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.